Dzień dobry. Udało się dojechać na Zadupie, tym razem po jedynych 2 godzinach, a nie 2,5. Musiałem się tylko zatankować i wrócić do miasta po chlip, bo musiałem czegoś zapomnieć, zawsze zapominam. Wyjechałem z samego rana, czyli jakoś po 11. Potem musiałem tu jeszcze trochę połazić. Jest 14. Mam jakieś 6 godzin roboty, zależy od tego, jak bardzo będą przeszkadzać komary. O dziwo, żuk, bo jak ma szczelny i czysty układ chłodzenia, to się jednak nie przegrzewa aż tak. Kto by się spodziewał. W planach dzisiaj jest ogólnie cała operacja. Ma kryptonim operacja Foliak. I całokształt jej ma wyglądać tak, że wsadzę pomidory do foliaka. Mamy kilka sadzonek jakichś tam zwykłych, które dostaliśmy. Żółte chyba 4 czy 5 kupiliśmy. Chyba takie same jak rok temu, które nam bardzo smakowały. Ale nie jestem pewien, bo po prostu nie wiem, jaka to była odmiana. I mamy trochę tych naszych czarnych, które są takie malutkie. I nie wiem, czy coś z nich będzie, no ale wsadzę je, bo co mam z nimi zrobić. I mam kupione oczka do plandek, takie małe, bo wszystkie te rzepy w foliaku już się pourywały, więc muszę w folii te oczka jakoś wprasować i potem to przymocować do rurek, jeszcze nie wiem czym, sznurkiem albo na komandosy. Muszę przenieść Mausera, bo tutaj i tak w sezonie chuja pada i zbieranie deszczówki mija się z celem. Tam może raz po jakichś ulewach było w nim z 200 litrów. To ja tam sobie postawię taką 200-litrową beczkę, a Mausera wykorzystam tutaj. Postawię go za foliakiem i pod niego podepnę nawadnianie kropelkowe. Wydaje mi się, że nie mam wszystkiego, nie mam w ogóle tego tam. Muszę kupić ten zawór jakiś czasowy na baterię, coś, żeby ta woda się ciągle nie lała. Ale dzisiaj jest wtorek, a będziemy tutaj w sobotę na cały dzień. Więc teraz poskładam to, co mam poskładać i po prostu ten zawór chyba dokupię i go w sobotę zamontujemy, bo jak ja je jutro podleję przed wyjazdem do domu, to one do soboty sobie spokojnie dostoją. Tak mi się wydaje. Więc mam jeszcze do wysadzenia kupę kwiatów i papryki. Papryki będą obok foliaka, tam gdzie ostatnio przykrywaliśmy. Zobaczę, czy trochę to zrobiło chwasty. Powinienem jeszcze dzisiaj znowu skosić, bo już znowu porosło po kolana, ale mi się nie chce i raczej nie będę miał czasu. Tylko niecałego bolota tego siana, które już było 2-letnie, jak je dostałem i ono już się tutaj dezintegruje, to bym wolał je dać na kompost, naściągować jakimś świeżym, ale to też stoi pod znakiem zapytania. Nic tu nie ma w okolicy. Była słoma po 3 dychy, to znikła w jeden dzień. Jest słoma po 6 dych, trochę dalej, no zobaczę. Dobra, wyzeruję to, coś zjem i się biorę. No dobra, jest prawie 17. Udało się spożyć żarełko z ogniska. Stolec też był, jak to się mówi. I wziąłem się za robotę. Wywiozłem stąd taczkę chwastów. Nazbierałem worek pokrzyw
na gnojówkę, nie ruszając się z foliaka w ogóle. Odgarnąłem trochę ściółkę. Tutaj czekam, aż mrówki się wniosą, dam im jeszcze może z pół godziny. Uznały, że sobie zrobią tam mrowisko, a niestety nie mogą mieć tam mrowiska i muszą się wynieść. Takie coś mam teraz. Na te spiralki przeciwko marom, to jest teraz mój najlepszy przyjaciel. Wcześniej kładliśmy to na jakieś tam cegły, kamienie inne takie, żeby tam nic się nie swajczyło. Także jest luksusowo, można sobie z tym iść do kibla. No bajeczka, no ale dobra. Są wsadzone 4 żółte pomidory. Tym razem pamiętam odmianę, bo nazywałem się tak samo jak najlepszy serial ostatnich lat, czyli Yellowstone. Tutaj, ile ich tu mam? 2, 4, 6, 8 jakichś tam czerwonych, których odmiany nie znam, ale mieliśmy ich kilka w tamtym roku, to one były w tym samym miejscu. Od babci Basi i dziadka Zdzicha i to są te same. Trochę się sponiewierały drogą tutaj, jednak w złym miejscu na pace stały. Nie dość, że było im gorąco, to jeszcze ich przewiało, ale odbiją. I dalej są posadzone te nasze czarne, których w ogóle nie widać. Już wiem, że tak nie rosły chyba przez to, że były posadzone w tej praktycznie samej ziemi z kretowisk, jednak pod pomidory to trzeba coś tam jeszcze dodać, najlepiej kompostu i może w tym roku się to uda. Znalazłem wszystkie złączki do tego nawadniania. Chciałem coś tutaj zacząć, ale myślę, że dzisiaj raczej skupię się na tym, żeby tu wysadzić wszystkie pomidory i może naprawić tą folię, a jutro się zajmę tamtym, bo i tak nie mam nawet czego nie mam, taśmy teflonowej. Zawsze miałem w skrzynce z narzędziami, a teraz mi gdzieś wyszła i nie ma, także jutro jak pojadę po tą słomę, to zakupię gdzieś też taśmę, żeby zamontować kran do Mausera. Nie wiem, czy wsadzać tutaj wszystkie te czarne pomidory, bo nie wiem też, do czego one się nadają. W sumie nie przeczytałem, nie zrobiliśmy żadnego researchu, to się skontaktuję z bazą zaraz i się dopytam, bo może wysadzę ich resztę po prostu gdzieś poza foliakiem, a w foliaku dam jeszcze trochę zwykłych czerwonych, żeby jednak były na te keczuki i inne takie. Także nawodnię się jeszcze chwilę i zaraz się biorę dalej. Papryki wysadziłem jednak tutaj w grządzce obok ziemniaków. Tu jest pole ziemniaków, żebyście wiedzieli, gdzie jesteśmy. Wysadziłem tu chyba 11 papryk i trochę nagietków i aksamitek. Bo uznałem, że nie będę tutaj tych ponad stan czarnych pomidorów sadził obok ziemniaków, mimo to, że tam wcale nie będą dużo dalej, to tak jakoś mi lepiej pasowało. I zobaczymy, jak te papryki sobie tutaj dadzą radę. Tutaj jest po prostu taka ziemia, jaka to była rok temu, nic tutaj nie dawałem, ale dochodzi mi już pierwsza gnojowa z pokrzyw, także może to im potem pomoże. No a tam wyłożyłem kartony i tam wysadzę te pozostałe czarne pomidorki. I potem może jeszcze pobawię się tą folią, chociaż już mi się nie chce. To lepiej bym się czuł, jakbym ją dzisiaj jeszcze umocował, zanim się zaszyję w przyczepie. Jak widzicie, foliak już stoi. Przyczepiłem go na razie tylko na tych kilka rzepów, które się ostały. I pomyślałem, że rozpakuję w końcu ten zestaw do zarabiania oczek. I dotarło do mnie, że to się wkłada z jednej strony, nie? I z drugiej się daje jeszcze taką podkładkę i to.
czyli musiałbym być w środku i na zewnątrz jednocześnie. I nie wiem, czy tak umiem. To oczywiście mądrym było sprawdzić, co w ogóle jest w tym pudełku i jak to działa, zanim się za to wziąłem, ale nie sprawdziłem. Chyba zrobię sobie kilka oczek tutaj tak z przodu, bo tutaj dosięgnę. Nie mam zamiaru tego ściągać, bo założenie tego w pojedynkę nie jest przyjemne. Więc po prostu wkopię to jeszcze trochę dzisiaj, zanim mnie komary zeżrą. Walnę ze 4 te oczka na próbę, a resztę zrobimy w sobotę z Martynką. Chyba. Nie powinno to odfrunąć. W tamtym roku nie odfrunęło, jak miało poobrywane te wszystkie te rzepy, to i w tym nie odfrunie. I to już będzie koniec roboty na dzisiaj. Nie pamiętam, o której mówiłem, że zacząłem. Około 14 chyba. Jest 19 prawie. Także czas operacyjny 5 godzin. Jutro jak tylko wstanę, to walczę dalej. Specjalnie nie brałem mleka, także nie będę siedział z kawą, chuj wie ile. Tylko wyzeruję energola i będę się brał do roboty. Także to jest efekt końcowy na dziś. Posadziłem wszystko, co przywiozłem. Przybiłem tego foliaka takimi drutami do tych belek, które leżały pod nim. Nie nagrywałem tego, nie chciało mi się. Takimi drutami do mocowania tej agrowłókniny, którą będę tam pod bramą kładł. No. I to tyle. Także do jutra. Dzień dobry. Chciałem wam pogadać w czasie mieszania w garze, ale tak długo ustawiałem aparat, że już mi się ugotowało. Noc była bez przygód, jak zawsze zresztą. Nie mówcie Martynce, ale jest trochę mrówek w przyczepie, tym się będę musiał zająć. Bo przychodzą tam umrzeć. Chyba nie. Jest cała wypsikana ofem takim do ubrań. I one włażą na to i zdychają. Muszę je jakoś zniechęcić do tego pomysłu, bo musiałem je rano szczepać z narzuty. I było ich dużo. Ale ja przeżyłem, a one nie. Także to jest najważniejsze. Miałem też, o czym nie wiedziałem wczoraj, awarię obuwia. Będzie widać. Pękła mi się sznurówka. I dzisiaj jak to rzeźbiłem na supełek, to miałem takie przemyślenia. Dużo małych kanałów, jak tylko pokazuję jakieś produkty różnego rodzaju, to od razu mówią, że to nie jest sponsorowane. Niektórzy tam zamazują nazwę, zaklejają i nie chcą powiedzieć, co to, no bo nie dostali za to kasy i w ogóle. A ja uważam, że jak coś kupię, tak jak ten tam wózek czy piłę, to specjalnie piszę w opisie i mówię, co to jest, jak się nazywa, od kogo to jest, bo jeżeli tacy zwykli ludzie nie będą szczerze mówić o tym, co kupili, to nigdy się kurwa nie dowiemy, co jest dobre, a co nie. Bo wszędzie są tylko artykuły sponsorowane i jak dostają kasę, to często nic złego nie powiedzą. Także tak, buty DeWalta za 500, które już były szyte, klejone i w ogóle, bo nie dotrwały nawet chyba do końca gwarancji. Kompletnie szczelne, a po gwarancji co już całkiem, są do wyjebania. Takie kurwa najtańsze, byle jakie z Castoramy dłużej wytrzymują, tylko że od nich chcą nogi odpaść. To jedyne, co w nich dobre, że są wygodne. Także jak ktoś ma
do polecenia jakieś fajne robocze obuwie do garażu i na działkę, gdzieś w takim budżecie, ale im taniej, tym lepiej, to napiszcie mi jakie, bo mam ich dość. Nie będę ich drugi raz do szewca dawał. Sznurówkę gdzieś mam, to sobie zmienię, bo jak mi się pękła jedna wcześniej, to wymienię tylko jedną, bo jest to Janusza. Dzisiaj wieje jak cholera. Ale to dobrze, bo mniej tego kurestwa lata. I nie wiem, czy mnie słychać. Powiem do mikrofonu. Pierwsze, co dzisiaj zrobię, to skoszę sad, bo nie da się tam już dojść, a chcę zobaczyć, czy trzeba tam coś zrobić. A potem skoszę tutaj, nie wiem, czy widać, tam wokół Mausera, żeby go stąd zabrać i wtedy się biorę za jego montaż. Dziękuję za uwagę, zeżrem i będę robił. Pokoszony. To teraz postaram się zabrać stąd tego Mausera. Polecam film z montażu Mausera. Jest to mój najlepszy film do tej pory, moim zdaniem. Zarobił mi aż złoty 32 z reklam na YouTubie. Także o mały włos stałem się milionerem i niestety muszę tego Mausera rozebrać. Ale teraz znowu będzie film o Mauserze, więc może podwoję te przychody. Tak jak mówiłem, Mauser łącznie od tego czasu, co go tu montowałem, zebrał może 300 litrów wody w tym okresie, kiedy mógł coś zebrać. To był odkręcony zawór, żeby nie zamarzł w nocy, bo to było po sezonie. Także szał jak chuj. Mimo wszystko dzisiaj, chyba dzisiaj albo w sobotę, kupię tutaj taką 200-litrową beczkę i postawię, bo już rynna jest, no to niech leci do czegoś ta woda. No i sobie będzie stała, no przeżyje to jakoś. A jeżeli się okaże, że ona coś nazbiera, takie konkretne ilości, to zrobię to samo na tej małej szopce też, ale nie sądzę. Dobra, rozkręcam. Bałem, że dałem więcej niż 3 wkręty na jedną blaszkę. Ale jednak nic się nie zmieniło. Tutaj dałem 4. Szaleństwo. Jednak coś na podlało. Idę po jakieś wiadro. 60 litry zlałem i nawet jeszcze coś jest. Ale już mi się nie chce czekać ani przechylać, bo to jakieś grosze. Także teraz będę go szarpał chyba. Ktoś też pytał, czy jestem zadowolony z wózka. Włączyłem ten aparat z myślą, czy powiem, że tak, bo znosi moje głupie pomysły. Ale najpierw włączyłem aparat, a dopiero potem chciałem go przypiąć pasem. I chyba jednak łatwiej będzie go przekulać. Ale tak, z wózka jestem zadowolony. Dzielnie znosi moje głupie pomysły. Tak. Folia, jak się samo zbiera przez ten wiatr, jestem geniuszem. To, co zrobiłem tutaj, czyli to podniesienie tutaj foliaka z przodu, uniemożliwia mi wkopanie tej folii. I nawet jak ją tam cegłami próbuję
obciążyć, to ona i tak odfruwa. To jest mniejszy problem. Większy problem był taki, że odfruwał cały foliak, więc zmieniłem technikę mocowania i przód zamocowałem na tych kotwach, ale przykręconych do belki. Także teraz unosi się cała belka, a nie tylko rurka. To już trochę lepiej. Nie wiem, czy to wystarczy. Nie wiem, dzisiaj jakiś ten wiatr jest taki naprawdę mocny. Pomidory z dychloki, te czerwone. Nie podobało mi się ta podróż naprawdę na pacę. Chyba nie ruszę dzisiaj w ogóle tego nawadniania. Chyba będę walczył tutaj. Spróbuję porobić oczka chociaż tu z przodu i przykręcić folię do tej belki przez oczka. Może się nie urwie. Zobaczymy. Coś tu będę rzeźbił. Byłem oklejać drzewa taśmą. Tego nie nagrywałem, bo jest to dosyć taki mozolny proces i mam klejące palce. I w tym czasie foliak ustał, a aparat się wypierdolił. Także wydaje mi się, że już jest ok. Jak jest zamknięty, folia jest wkopana z tyłu. Trochę z tego boku, z drugiego boku jest cały przywalony cegłami. To stoi już w miarę, jak jest zamknięty. Wiatr nie ma szans wlecieć do środka. No ale zamknięty nie może teraz być cały czas. Raz jadę do miasta po tą taśmę teflonową i po drodze po słomę. To jak wrócę, to myślę, że jeszcze go z drugiej strony jakoś umocuję i powinien ustać do soboty, aż nie przyjedziemy, żeby porobić więcej tych dziurków i go poprzyczepiać do rurek. Jak odfrunie, to odfrunie. Powróciłem z miasta. Nie ma już czasu na ekipę filmową, także powiem tylko pokrótce, co się wydarzyło. W Obi kupiłem drugą taką zieloną beczkę. Stoi już tam, gdzie stał Mauser. To pokażę następnym razem, jak tam dokończę montaż, bo na razie tylko stoi pod rynną. Kupiłem w Obi te same lawendy co rok temu, co się super przyjęły. Także je wsadzę tutaj, pod te drzewka, które żyją. Chyba jeszcze brachnie, ale to najwyżej następnym razem. Nie chciało mi się liczyć. I dwie bele słomy. Tutaj widać już niektóre ziemniaki ruszyły, ale to są te, które przeoczyliśmy w tamtym roku. Czyli widzimy, że było ich raz, dwa, trzy, czterech nie zauważyliśmy. Tak? Tak, więcej nie ma, to są chwasty. Także dorzucam tutaj szybko jakąś sensowną warstwę tej słomy, sadzę lawendy i spieprzam, bo teraz jak fruwają te kurestwa, to już nie jest tak przyjemnie. Tak to wygląda. Każde drzewko dostało swoją lawendę jako roślinę towarzyszącą. Miałem tutaj jeszcze powsadzać aksamitek i nagietków, ale wsadziłem je wczoraj w grządkę, bo o tym zapomniałem. Tak. Także na razie to tyle i muszę poczytać, co one jeszcze lubią, bo miałem listę, ale już ją dwa razy zapomniałem. Idę teraz zakopywać ziemnioki. 19:40, także będzie jechane po cienką żółkę. Zajebiście. Pokażę wam zdychlaki na sam koniec. Tak to wygląda obecnie. I w sobotę albo będą wyglądać dużo gorzej, albo dużo lepiej. Wszystko tu podlane. Pokażę wam tego jednego czarnego. Gadałem dzisiaj z Marcelem i tak jak myślałem, one po prostu były posiane w samej ziemi tej skretowisk. Tam chyba Martynka nic nie dodała, bo nic więcej się tam nie wysypało. To się zrobił taki czarny pioch z tego. I one praktycznie miały taki korzeń jak paznokieć, a te wszystkie inne sadzonki, nawet tych tam kwiatków jakichś, to były jeszcze z domieszką kokosa i
tego tam białego, jak to perlitu, no to doniczki już były praktycznie korzeniem wypełnione. Także trzeba coś z tym mieszać, żeby to było dobre medium do siania. Teraz już to wiemy i za rok będzie lepiej. Tak to wygląda teraz. Tak powinny wyglądać te ziemniaki po posadzeniu w słomie. Ostatnio pokazaliśmy, jak nie robić. Tak też pewnie nie można robić, ale przynajmniej tak powinno to wyglądać. Także to wszystko. Dziękuję za uwagę i do widzenia.